Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panowie ministrowie. Dzisiaj tutaj w tej dyskusji z ust z jednego z przedmówców, posła, zdaje się, trzeciej drogi o ruchu 2050 padły słowa prawdziwe. O cenie pszenicy 600 zł w tym momencie na polskich rynkach. I to jest prawda, to jest haniebna cena. Szanowni państwo, miesiąc temu to było 700, w grudniu było ponad 800, pod 900. Ta uchwała powinna być podejmowana jako pierwsza uchwała podejmowana przez ten Sejm po objęciu rządów koalicji 13 grudnia, a nie zajmowanie się uchwałami jakimiś innymi, które nie rozwiązywały i nie rozwiązują spraw rolników. Dlatego ta uchwała jest potrzebna, ale szanowni państwo, po owocach ich poznacie, po owocach ich poznajemy. Nie dalej jak dzisiaj w Parlamencie Europejskim Komisja do Spraw Handlu co przegłosowała? I to rękoma waszych europarlamentarzystów. Waszych, szanowni państwo, pana Belki chyba i pani Hübner, żeby na kolejny rok do 2025 roku przedłużyć swobodny przepływ towarów w handlu z Ukrainą i Unią Europejską. Haniebne głosowanie, haniebne zachowanie. Dziękuję bardzo.